Jak się żyje w Rynie? Ja nie wiem, bo ja jestem z Giżycka. No dobra, no to jak się żyje na Mazurach? Jak na Mazurach? Od sezonu do sezonu. Poza tym to biednie. A powiedz, tak? Tam jest portfel. Jezu, daj ci pogadać. Dobra, a jak jest śpiewacz w knajpie? Ile godzin śpiewasz? Różnie, 7, 6. Gardło ci nie boli? Jak piję piwo, to nie boli. Dobra. A powiedz mi, a turyści nie są upierdliwi, nie przychodzą, nie tam. Słuchaj, jest tak, powiem, weź mi to zaśpiewaj. Powiem tam ci to szczerze, że bardziej są upierdliwi miejscowi niż turyści. Aha. Tak ci powiem. Wiesz, no miejscowi są bardziej marudni. Dobra, a powiedz mi, co robisz poza sezonem? Ja jestem robotnikiem zwykłym, jestem monterem w firmie Kostrzewa, kodły co odkładamy. Aha. No, na pewno. Czyli w sezonie po prostu sobie dorabiasz śpiewając, tak? W sezonie sobie nie dość, że pracuję, no tak. No, jeszcze sobie dorabiam. Kiedyś grałem wesela, nie? Dużo wesel kiedyś grałem. No teraz już wesoło nie gram, a tak, no dobra, do tej knajpy przyjechałem tak na jedną noc i zostałem. A tak ogólnie, powiedz mi ogólnie, jak tu się w ogóle żyje? No jak tu się żyje, jak to w tym regionie Polski, ludziom się żyje biednie, taka jest prawda. No. Mówię, jeszcze jak jest sezon, są wakacje, to jeszcze tak coś tam, wiesz, coś tam się kręci, nie? A po sezonie, jak brzydko mówiąc, to jest chujnia. Dupa blada. Dobra, a co byś powiedział turystom, którzy chcieliby tu przyjechać? Jak byś ich tu zachęcił? Swoim śpiewem, nie wiem, czy długo śpiewam zajebiście, nie, bo no, ma fajny głos. Nie, tak to nie, ja tam tak nigdy... Nie, ale powiem, że wczoraj szliśmy w ogóle z tej straży, no. I twój głos nas trochę ściągnął tutaj. Poważnie, no dobrze. No. Ja mówię. I powiem ci, że w ogóle, to właśnie chcieliśmy mi wyciąć głos, żeby cię było widać, kto ty śpiewasz. Właśnie zastanawialiśmy, czy to z płyty, czy to kto śpiewa. Nie no, Mazury wiecie wszyscy, jacy są, nie? Jakie są Mazury, wiecie. Dobra. Że jest fajnie i tak dalej. Dobra, masz 3 minuty, jak ściągniesz tu ludzi. Nie, ja nie ściągnę, nie umiem ludzi ściągnąć. Nie, tato mnie nie namówisz. Nie, ale powiedz, dobra, a teraz jakbyś chciał na przykład znajomych swoich zachęcić, czemu mieliby tu przyjechać? Dawaj 3 zdania. Czemu mieliby tu przyjechać? No. Wiem czemu. Są jeziora po pierwsze. Gdzie indziej tego nie masz tyle. Po drugie, ryb jest niewiele, ale powędkować można, ja wędkuję na przykład, nie? Po trzecie, panienki są niezłe. I o to chodziło! No! Piąteczka! Dobra, ja lecę, bo...